Miss Ziemi 2018, polska edycja. Zwyciężczyni wysyłamy ją do Filipin i tam będzie nas reprezentować. Dlaczego skłoniłaś się do tego, żeby zasiąść w jury tegorocznej edycji? To była bardzo spontaniczna decyzja. Zaproponował mi ją mój dobry znajomy i też myślę, że to była spontaniczna odpowiedź, ale wcale absolutnie tego nie żałuję, żeby nie zostało to źle odebrane. Dlaczego nigdy nie brałam udziału w tego typu konkursach? Kocham kobiece piękno, zresztą sama cały czas się tym zajmuję na co dzień, ponieważ jestem makijażystką, więc tym bardziej będę mogła gdzieś tam to zaobserwować trochę bliżej. Nigdy nie kusiło Cię, żeby wziąć prywatnie udział w takim konkursie? Ja już jestem za stara, ale faktycznie przydarzyło mi się w podstawówce. Tak, wziąłam udział w wyborach Miss Podstawówki, później Miss Nastolatek, ale na tym się skończyło i zdecydowanie moja droga poszła w innym kierunku. Jaki jest ten ideał Twojej kobiecej urody? Ja cały czas powtarzam, że naturalność, ponieważ w tych czasach jest dość mało i fajnie, jeśli dziewczyna będzie do tego tak lekko podchodziła. Nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale będzie miała tą taką lekkość, swobodę, jeśli chodzi o zaprezentowanie siebie, o publikę i o całą resztę. Czyli będzie naturalna, nie tylko w wyglądzie, ale też w zachowaniu.